Tajemnice qyrodit. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody. Serdecznie z urokliwej wyspy Bali, jednego z głównych ośrodków rekreacyjnych Indonezji o utrwalonej renomie jeszcze w okresie przedwojennym. Pozdrawiam wszystkich sympatyków programu Tajemnice Przyrody i zapraszam na kolejne odkrywanie jej tajemnic. Znajdujemy się na Bali, a Bali to nie tylko słynne kurorty, ale także uprawy ryżu wedle technologii z IX wieku naszej ery. Słynne kanały irygacyjne wpisane na światową listę dziedzictwa ludności. Jati Lui to w wolnym tłumaczeniu z języka balijskiego po prostu naprawdę, bo naprawdę istnieją fenomenalne tarasy upraw ryżu, gdzie system irygacyjny pozyskuje wodę bezpośrednio z najbliższych gór. Nawiasem mówiąc, są to kratery wulkaniczne, ale też na zboczach źródła wody, które zasilają ten system, oparty o technologię wypracowaną jeszcze w IX wieku naszej ery. Unikalność uprawy polega na tym, że wykorzystuje się zarówno z jednej strony południową lokalizację. Można by zastanawiać się, dlaczego w górach w tak trudnych warunkach uprawia się ryż. Są dwa powody. Właśnie ten pierwszy, klimatyczny. Zasobność koniecznej ilości wody do uprawy tego zboża, bo przecież ryż to zboże, to jest trawa, którą w kategoriach uprawy zaliczamy do zbóż, porównywalnych w charakterze, kiedy wydaje już nasiona, do naszego owsa. Natomiast jest to główne źródło produktów spożywczych dla tego rejonu świata. Statystycznie więcej się uprawia niż pszenicy, ale wracając do kultury uprawy, to jest bardzo istotne, że klimat sprzyja, by w ciągu roku zasiewać te tarasy czterokrotnie. Pytanie zasadnicze, jak sprawić, żeby na tym samym terenie można było uprawiać kolejną partię ryżu, nie korzystając z sztucznego nawożenia? Otóż proszę Państwa, nadal, tak jak w słynnej piosence, ryżowe pola w wodzie mokną, bawoły groblą ciągną wóz. Oczywiście ciągną pługi, czy stosowne do pługów urządzenia, które pozwalają po kilku sezonach uprawy odwrócić tą część źdźbeł, które dotąd zalegały w glebie, i one odwrócone w tym klimacie błyskawicznie dostarczają odpowiednią ilość z jednej strony próchnicy, a następnie mikroelementów, które są nieodzowne do uprawy bardzo wartościowego ryżu. Ten system irygacji, właśnie oparty o normalne prawo Archimedesa, ciśnienie z wody spływającej z gór, wymusza dopływ do poszczególnych kaskadowo ulokowanych pól. Od czego zaczyna się uprawę ryżu? Otóż od normalnego zasiewu na specjalnych, mówiąc inaczej, poletkach, gdzie pozyskuje się siewki. Te siewki przenosi się na grunt zasadniczej uprawy. No i oczywiście te prace wykonuje się ręcznie. Podobnie jak zbiory ryżu, w większości przypadków w tego typu okolicy
pozyskuje się narzędziami przypominającymi nasze sierpy, a także zaprzęgi, a więc bawołów. W tej chwili nie widzimy tego typu zabiegów, ponieważ jest to okres, kiedy wzrasta ryż. Warto też powiedzieć o biologii ryżu jako rośliny, która potrafi rosnąć na podmokłych terenach, a wręcz przeciwnie, wymaga wilgotności. Otóż większość roślin w takim terenie by nie przetrwała, ponieważ potrzebuje tlenu również w części przykorzennej, bo każda roślina współpracuje z określonymi mikroorganizmami. Otóż ryż ma puste źdźbła, dzięki czemu do tej części podziemnej czy podwodnej w tym przypadku dostarcza sobie wodę środkiem źdźbła i podobnie jak trzcina zwyczajna w naszych warunkach może rosnąć w takich okolicznościach, a co najważniejsze ma zasób wody do błyskawicznego wzrastania i dojrzewania. Patrząc na tarasy upraw ryżowych, warto zwrócić uwagę na rozrzucone tu i ówdzie kapliczki architektonicznie nawiązujące do hinduizmu, bo miejscowa ludność wyznaje religię hinduistyczną. Ale one oznaczają coś więcej, mianowicie zbiorowa uprawa jest podzielona właśnie tym wskaźnikiem odrębnej w charakterze kapliczki, że przynależy do innego właściciela. Co ważne, woda w uprawie ryżu jest podstawą jego gwarancji, natomiast musi być dystrybuowana mądrze. Ten system irygacyjny jest tak skonstruowany zmyślnie, że pozwala dystrybuować określoną ilość wody do zamierzonej uprawy. Myślę, że to właśnie zadecydowało niezależnie od kultury uprawy agrarnej o wpisaniu tego rodzaju upraw ryżu do Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Warto też zwrócić uwagę na jeden fakt, że ryż jest podstawą żywności nie tylko w Indonezji, ale w całym obszarze Dalekiego Wschodu. Lecz dla tego kraju jest on głównym surowcem odżywiania i na to składa się jego zawartość odżywcza, bo jest to o tyle wartościowe zboże, że dysponuje dużą ilością bardzo łatwo przyswajalnego węglowodanu czy węglowodanów, ale także bogactwa mikroelementów, makroelementów i zespołu witaminy B. A zatem uzupełnione menu ryżu o niewielką ilość roślin strączkowych, ewentualnie o niewielką ilość pokarmu mięsnego, chociażby z połowów morskich, bo przecież to kraj wyspiarski, pozwala ludności normalnie, zdrowo żyć. Na określenie ryżu w tutejszej kulturze są trzy odrębne słowa. One zupełnie co innego znaczą. Taka faza wzrostu ryżu to jest inne określenie. To jest po prostu trawa. Ale ryż w momencie, kiedy wydaje już swoje ziarna, to jest wartość zasadnicza i wreszcie ryż przetworzony też innym terminem określa się, bo to już jest pożywienie finalne. Może być on podawany w formie gotowanej, prażonej, sprasowanej i wiele innych sposobów jeszcze przyrządzany. W pobliżu kanałów irygacyjnych pól ryżowych fruwa bardzo dużo ważek. W języku balińskim nazywane są one latającymi smokami. I trudno się dziwić, ponieważ jest to nieprawdopodobnie drapieżny owad, zwinny, a jego larwa, by nie powiedzieć jeszcze bardziej drapieżna albo trzykrotnie bardziej drapieżna niż latające dorosłe osobniki. Wracając jednak do tego środowiska, warto zwrócić uwagę również na rozrzucone tu i ówdzie inne rośliny, między innymi palmy czy też bananowce, które w tym klimacie są de facto tak jak u nas przydrożne chwasty, ale owocują. Te miniaturowe owoce bananowca są jednymi z najbardziej wartościowych. Na ogół tak w przyrodzie bywa, że małe owoce zawierają większość składników potrzebnych dla naszego organizmu. A banan to źródło magnezu, wapnia, potasu i wielu innych mikroelementów. Oprócz tego wartościowych węglowodanów. Tutaj jak na zawołanie przy ścieżce pola ryżowego, trzy znamienne dla tego klimatu rośliny. Palmy, w tym palma kokosowa, bananowiec i guajawa. Widzimy na niej zawiązane już owoce, ale także zawiązane kwiaty i przepiękne w swym kształcie liście.
To już wszystko z pobytu na Bali. Teraz zapraszam Państwa na krótką wycieczkę po Tanah Lot.